Aneta martwi się o małżeństwo swojej córki, po tym jak wyznała matce, iż zależy jej na chłopaku. Zapewnienia Kasi, że ma wszystko pod kontrolą, nic nie dały. Kobieta musi wziąć sprawy w swoje ręce. W tym celu postanawia porozmawiać na ten temat z Leną, która również o wszystkim wie. Wkrótce Witek niespodziewanie spotyka Łukasza, który miał wypadek na skuterze. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Mężczyzna oferuje pomoc przyjacielowi swojej żony, a że chłopak musi jakoś doprowadzić się do ładu, to nie odmawia. Gdy Kaśka wraca do domu, jest święcie przekonana, iż z łazienki korzysta jej mąż. Bez pukania wchodzi, a tam stoi Łukasz, jak Pan Bóg go stworzył. Dziewczyna jest zaskoczona jego wizytą, w dodatku, że korzysta z jej łazienki. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec niespodzianek, jakie dziś spotkają Kaśkę. Po tym jak Łukasz się ogarnął, Witek ma dla niego propozycję, nie do odrzucenia. Chce, aby przyjaciel jego żony zaczął pracę na recepcji w Hebanie. Dla chłopaka jest to szansa, gdyż na rozwożeniu pizzy dużo nie zarabia, więc bez chwili zawahania przyjmuje ofertę pracy. Za to Kaśce jeszcze bardziej komplikuje się życie. Po tym jak dowiedzieliśmy się, że Iwona jednak nie będzie z Łukaszem, bo będzie miała innego faceta, to aż ciekawe, z kim on będzie. Mi nie wygląda na takiego, co rzuci się na Kaśkę, bowiem musi się pocieszyć w jej ramionach. Mi się wydaje, że jako lojalny pracownik, kolega, a może nawet przyjaciel, powie Witkowi, jak sprawy się mają. Może być tak, że sam zainteresowany usłyszy rozmowę Leny, Anety czy nawet Łukasza na temat miłości swojej żony do niego. A co on z tym zrobi? Trudno wyczuć, natomiast można się tego domyślać. Aż ciekawe, co produkcja dla nas przygotowała. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz szansa, a przypnę ci serduszko i daj koniecznie znać w komentarzu, od kogo Witek dowie się całej prawdy.